Tak. Nam zawieszło. Hej, Stasiu. Dzisiaj nie trzeba zawracać tyłka. Zatrzymanie i aresztowanie pana posła Stanisława Gawłowskiego. Czekaliśmy wczoraj do godziny 22 u mnie w kancelarii na realizację tego zatrzymania. Nie nastąpiła. Stąd pojawiliśmy się dzisiaj tutaj w prokuraturze w Szczecinie po to, aby może wreszcie usłyszeć, co prokuratura tak naprawdę ma do pana posła Gawłowskiego. Mamy nadzieję, że wyjaśnienia zostaną dzisiaj przedłożone, że dopełnimy czynności związanej z przedstawieniem zarzutów. Jestem przekonany, że w sądzie sprawa zostanie wyjaśniona całkowitym uniewinnieniem pana posła. Jeżeli chodzi natomiast o ewentualne środki zapobiegawcze, nie mamy żadnej wiedzy. Nie nastąpiło zatrzymanie, w związku z czym przychodzimy tutaj dobrowolnie, licząc na to, że szybko te czynności zakończymy i będziemy mogli do państwa wyjść do parę godzin. Po raz kolejny przychodzimy tutaj dobrowolnie. Jak państwo wiecie, ja od 3 miesięcy nie posiadam immunitetu, sam się zrzekłem. Prokuratura od 3 miesięcy mogła mi, jeżeli miała podstawy i dowody, postawić zarzuty. To państwo jako dziennikarze udowodniliście, że tak naprawdę prokuratura nie ma żadnych podstaw i nie ma żadnych poważnych argumentów poza zeznaniem trójki ludzi związanych z PiS. To są tak naprawdę pomówienia, które mają charakter doprowadzić tylko i wyłącznie do tego, żeby ci ludzie związani z PiS mieli łagodniejsze czy lepszą sytuację prawną, bo wszyscy stoją pod zarzutami. Ja mam nadzieję, że dzisiaj po wysłuchaniu moich zeznań prokuratura nie tylko zdecyduje się na postanowienie zarzutów, ale po prostu umorzy postępowanie, bo nie ma żadnych dowodów. A to, co państwo jako dziennikarze już opublikowaliście, ewidentnie świadczy o tym, że zeznania tych osób związanych z PiS to zwykłe pomówienie. Cieszę się, proszę państwa, że wczoraj prokuratura się nie zdecydowała na zatrzymanie pana posła. Jeżeli dzisiaj do niego dojdzie, to będziemy mieli do czynienia z pierwszym więźniem politycznym Jarosława Kaczyńskiego. Taka jest moja opinia jako obywatela. A liczył się panowie z tym, że do tego zatrzymania może dojść? Tak, liczymy się z tym, no bo inaczej trudno sobie wyobrazić, po co prokuratura miałaby składać wniosek o zgodę Sejmu na takie zatrzymanie. Natomiast ja nie widzę żadnych podstaw merytorycznych do zatrzymania, nie widzę podstaw do stosowania aresztu. Z tego powodu, że pan poseł, można powiedzieć, nie tylko nie unika prokuratury, ale wręcz jest namolny, obserwując to, że już miesiąc temu tutaj byliśmy i zarzutów żeśmy nie usłyszeli. Więc areszt się stosuje wtedy, kiedy istnieje obawa matactwa, kiedy istnieje obawa ukrywania się podejrzanego. W
tej sytuacji, o której mówimy, czyli 3 miesiące od ujawnienia zarzutów wniosku o uchylenie immunitetu, żadna obława matactwa nie może mieć miejsca. Ukrywanie się, no tak jak już powiedziałem, pan poseł sam stawia się dobrowolnie można powiedzieć żartobliwie w namolny sposób do prokuratury. Nie ma innych podstaw do stosowania aresztu. Wydaje mi się, że jeżeli taki wniosek zostanie postawiony, to tylko może świadczyć o jednym, że PiS po prostu podjął taką decyzję polityczną i jest to związane z paniczną reakcją na spadające sondaże. Panie mecenasie, ale zdaje pan sobie sprawę z tego, że z jednej strony decyzja z Sejmu, ale z drugiej strony prawomocna decyzja musi dotrzeć do prokuratury w Szczecinie, żeby prokurator mógł w ogóle zastosować podjąć jakieś decyzje, jakiś krok. Proszę Państwa, no nie wyobrażam sobie, żeby przez całą noc prokuratura nie potrafiła zrealizować takiej prostej czynności jak przesłanie faksu. Ja przypominam Państwu, że ostatnie zatrzymanie, jakie kiedykolwiek miało miejsce, jeżeli chodzi o pana posła Pęczaka, byłem wówczas w Sejmie, pamiętam to dokładnie, jego zatrzymanie nastąpiło 3 godziny po przegłosowaniu przez nas w Sejmie. Wówczas tamte sprawa miała charakter kryminalny, nie polityczny, ale stąd jakby te okoliczności, o których pan mówi, czyli dotarcie, no nie sądzę, żeby przez 12 lat pogorszyły się warunki techniczne prokuratury, skoro wydajemy co roku tak wielkie miliony na funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, to wydaje mi się, że faks w budynku prokuratury jest i wszystkie na pewno dokumenty zostały należycie zgromadzone. Panie pośle, skoro pan jest przygotowany na zatrzymanie, to ma pan jakąś torbę, ciuchy, rzeczy? Najadł się pan? Napisał pan na Twitterze, że śniadanie pan zjadł. Razem z panem mecenasem. Po drodze żeśmy jedli się na noc. Byliśmy na śniadaniu, więc rzeczywiście zjedliśmy śniadanie po drodze. Ale ja jestem przygotowany na każdą ewentualność. Żyjemy w państwie PiS, a w państwie PiS różne rzeczy mogą się zdarzyć. Gdyby to była niezależna prokuratura, to nie obawiałbym się kompletnie czego tych zarzutów gdyby nie było. A jest to prokuratura zarządzana przez polityka PiS, przez Zbigniewa Ziobrę, więc nie mam tej wątpliwości, że wszystkie rzeczy i każdy scenariusz jest możliwy. Jest pan spakowany? Jestem spakowany. Za chwilę pan usłyszy zarzuty, to rozumiem, że do żadnego z nich się pan nie przyda. Ale powtórzę to jeszcze raz. To państwo jako dziennikarze to ujawniliście. Jak chcecie, ja mogę je wszystkie jeszcze raz przypomnieć. Zegarki, które miałem dostać w 2011 roku. Człowiek, który mnie pomawia, mi przysłowo na ten zegarek na ręce w 2013. Rozmowę przeprowadzają dwóch kochanków, nie rozmawiam w tym przypadku. Z sobą w 2013 roku. Ja ani słowem nie wspominałem panu zegarka. Krzysztof B., który został zatrzymany w 2014 roku, jeszcze w 2014 roku płacąc składki na PiS i w 2011 był bardzo zaangażowany w kampanię wyborczą PiS-u. W 2014 nie przypomina sobie o żadnym związku ze mną, a dopiero w 2016 idzie na współpracę z prokuraturą i uzyskałem status mojego świadka koronnego. Sam powszechnie chodzi, chwali się, że to powoduje, że już nie będzie zatrzymany i że te sprawy wszystkie są jego załatwione, wystarczyło tylko obciążyć go obowiązkiego. Wiele osób słyszało. Więc te jego wyznania w trzech przypadkach mają wartość zerową. A sprawa plagiatu była wyjaśniona 5 lat temu przez uprzejmie. Była powołana dodatkowa komisja. Były zlecone ekspertyzy. Wszystkie te ekspertyzy mówią o tym, że tego typu sytuacja nie zaistniała. Więc mówienie dzisiaj po tych latach jeszcze o plagiacie nie zbyt dobrze świadczą tych, którzy to zrozumieją. Ja naprawdę mam w pełni przekonanie, że to jest tylko i wyłącznie polityczne działanie. To zresztą potwierdzają inne fakty, bo to nie jest przypadek, że ja dzisiaj jestem tutaj, a wczoraj ujawniono informację, że przewodniczący klubu parlamentarnego Sławomir Neumann otrzyma zarzuty. Wczoraj też był przysłuchiwany prezydent Bronisław Komorowski, a wcześniej dziennikarze pisali o tym, że zarzutów może się spodziewać Donald Tusk. Wczoraj też uchylono immunitety pani poseł
Gasiu Pichowicz i panu posłowi Ryszardowi Petru. Jak to wszystko razem złożycie, to ewidentnie widać, że PiS rzeczywiście panicznie boi się utraty władzy, spadają sondaże. Dzisiaj państwo znacie wyniki sondażu, który PiS po raz pierwszy od wyborów przegrywa z Platformą i Nowoczesną i sięga po tego typu metody. Metody zresztą zapowiadane wcześniej przez różnego rodzaju komentatorów, że po to PiS przyjmuje prokuraturę i po to PiS przyjmuje walczy z całym niezależnym sądownictwem, żeby wsadzać opozycję do góry. I to się teraz realizuje, tylko i wyłącznie. Jeżeli nie ma więcej pytań, dziękuję państwu. Dziękujemy. No idę. Jesteśmy z tobą. Panie mecenasie, z panem też! I z panem też, tak! Dobra. Powodzenia, panie mecenasie!